Siema, witam ponownie w Eposzku. Jesteśmy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy. Czyli w mieście. No i co? Bierzemy questy i lecimy dalej. Tutaj oczywiście jakiś crafting. To jest mi potrzebne. Tu coś chcę. No i chyba tyle. I teraz po prostu trzeba iść dalej. Tu jest dungeon, skip. Ale pójdziemy sobie normalnie. Przetestujemy też sobie ten totem nowy. Jak on wygląda. Czyli tak, trzy takie totemy. Trzy. I teraz pyk, ten. Aha, i on jest po prostu większy. I też całkiem spoko lipsy bije. O, dobra, zobaczymy jak to będzie działać. Koniec końców. Dobra, jest level up, 27 level. Więc dajemy dalej tutaj. Dobra, jest Nemezis, także zobaczmy co tym razem. Buty, szybkość ruchu. Szansa na wstrząs po błyskawicach. To może być spoko, te butki. Uderzenie błyskawicy. Kurde, akurat tego nie używam. Dostrojenie. Obrażenie do ognia sługu. Dobra, możemy to wzmocnić. Zobaczymy. Może wejdą jakieś fajne bonusy akurat. Oczywiście z tego mobka też dużo rzeczy do craftingu, odłamków leci. O, to jakiś kolejny mini bossik, który też powinien w miarę szybko paść. Ty, jak ja używam płotki, to mój tatem też dostaje HP-ki. O, ciekawe, tego nie wiedziałem akurat. Dobrze wiedzieć w takim razie. Dobra, pada ziomek. Nic ciekawego nie powiedziało niestety. Dobra, tu mam dwa questy. Góra i tutaj na lewo. Może najpierw pójdę tutaj, a potem tam do góry, bo tu się wydaje bliżej. No i dobra, tu trzeba pogadać. A nie, jednak nie trzeba pogadać. Trzeba kolejnego minibossa zabić. Kurde, jakoś dużo tych minibossów. Ostatnio. Ale on bije. Czachy biją. Dobra, może niech tutaj to przytankują. Okej. No i tyle. Dobra, jest level upping, także tutaj dajemy dalej w to. I mamy te totemy. Tu jeszcze muszę dać jeden punkcik. I tutaj idziemy w to. Oho, wybucha chłop. Dobra, tu jest jakiś kamyczek do kliknięcia. Cyk. I to chyba mini bossik jakiś będzie. Dobra, zobaczymy. Tu się wchodzi i tam coś jest. Tu jest skrzynka. A nic ciekawego nie było. No i dobra, mamy NPC, cyk. Aha, i teraz się mapki pojawią, okej. Pamiętam. Oni trochę pozmieniali te mapki, bo trochę inaczej wyglądało. Przynajmniej wejście tutaj. Inaczej troszkę wyglądało. Mam mapki to zabijać. No i co? Dalej. Zabijałem mapki. Aha, tu jeszcze są. No i minibosik taki. I trochę się pojawił. Dobra, no i git. Teraz trzeba znowu pogadać. I quest zrobiony. I teraz do góry. Tu jeszcze skrzynka po drodze. O, zbrojka jakaś. Zaraz zobaczymy. Od co? Zbroja pod obrażenia żywiołowe. W teorii. Czy mam lepszą zbrojkę. Dobra, tu nie będę jej wymieniał póki co. Tu jeszcze damy level. Dobra, to mam. Obszar większy, szybkość. Szansa na wstrząs. Pójdziemy chyba pod tego kryta, czyli tu dam. I teraz tutaj podstawowa szansa na trafienie krytyczne i później jeszcze mnożnik obrażeń kryta. I to powinno być spoko, powinno troszkę zbustować damage, jeszcze później jak pójdę w większą szansę na kryta, to też powinno. No po prostu kryt jest zawsze spoko, nie? To jest level up 29. Ale idziemy cały czas samo. Poleciał jakiś kostur dwuręczny, ale to jest chyba pod maga. No, runiczna inwokacja. To niestety. Nic ciekawego dla mnie. Raczej na selbą też mi się nie przyda.
ten event już chyba jakoś mega długo nie będzie trwał, więc kolejnej postaci raczej nie zdążę zrobić tutaj. Więc po prostu ten NPC pójdzie. Nie wiem w ogóle, czy tą postać zdążę zrobić. Na pewno nie zdążę jej wymaksować. Ale do endgame'u powinienem dojść. Dobra, z waypointik. Jestem aktualnie tutaj, muszę iść tu. To jest cały czas akt trzeci. Tu jakiś kolejny mini bossik się trafił. Łowca głów. On nie powinien jakoś mega długo pożyć. Czy coś dropnie? No nie bardzo. O, znowu to fajna kapliczka. Z ostrzem, które się kręci i bije nawet całkiem spoko damage. Mamy Nemezis, także zobaczymy, co tam ciekawego będzie. O, i level upik, 30. Jeżeli do tych mobków tu jest. Dobra, uwaga. W butach częstotliwość uników. Tu w zasadzie nie wiem. Wytrzymałość. Regeneracja. Dobra, dajmy wzmocnienie, zobaczymy. Zobaczymy, jakie tam kolejne staty dojdą, może. Może będzie coś ciekawego. Wartego uwagi. Dobra, dawaj odłamki. Dobra. I tak, rozdamy sobie level, rozdamy sobie to. Tutaj czytłem tu. Przez używanie kostura to niekoniecznie, bym chciał w to iść. Ale pójdziemy w to. Cesarska Tetima. Czyli to już będzie powoli pewnie jakiś bosik. No i jest jakiś mini bosik kolejny. Czy mi się chce go bić? W teorii coś ciekawego zawsze może wypaść, nie? To zróbmy tak, zróbmy ten lepszy totem. Zróbmy tutaj kolejne totemy. Ale w miarę szybko pada. Amulecik jakiś, zaraz zobaczymy, co to jest ciekawego. Pustygan, amulecik pod obrażenia sługusu, obrażenia żywiołowe. No, i fajny jeszcze, trzeba sobie ulepszymy. Tutaj, cyk. Dobra, na zimno weszło. Dobra, zostawimy na razie tak. A dobra, już pamiętam, co to jest za lokacja, to jest droga do bosika. Niedługo będzie bosik. I po bosie będzie pustynna lokacja. Pustynna lokacja to już chyba będzie kolejny akt. Jest level upik, 31 level, a dajemy dalej to samo. No i jest znowu ten totem burzowy, czyli idziemy tutaj, szansa nakryta. No i tu już chyba idziemy prosto do tego busika. Na to wychodzi. No i dobra, jest bosik, zobaczymy jak bosik szybko pójdzie. Nie mam tego lepszego totemu. Okej, teraz mam. Nie mam many. To jest lekki problem. Ale i tak w miarę szybko to pada. Pół HP. Jest ten lepszy totem. Dobra, ostatni shield. Zaraz totem spadnie. Tak, spadł już. No i dobra, mamy to. Łatwo poszło. Nie no, na bossy ten build to chyba... Chyba giga OP będzie. Zobaczymy jeszcze sobie to. Obrażenie od błyskawic. Nie, chyba nie. Chociaż... Jakbym tutaj sobie dokrafcił. Obrażenia od minionów. To mogłoby być to lepsze. 33%. No, wychodzi na to samo. Dobra, zmienimy sobie to. No i teraz tutaj cyk. Lecimy prawdopodobnie na pustynną lokację. Dokładnie tak, jest pustynna lokacja. Także tu sobie zakończymy.